o tym w tym języku, który wszyscy na Śląsku rozumieją. Rozumieją i kochają i mówią o nim język serca. Tak mówił w ubiegłym tygodniu w naszym programie Wiktor Bugla, a jak o swoich wierszach opowie Karol Gwóźdź, który zadebiutował wierszem Łuna w 2005 roku w Gazecie Wyborczej. W 2005 roku został też laureatem konkursu poetyckiego w Gwarze Śląskiej imienia księdza Norberta Bończyka i który jest też autorem, bo niedawno ukazał się, nie tak dawno, ale no nie będę tutaj wyliczać tego czasu skrupulatnie. Ukazał się jego tomik wierszy, pierwszy tomik wierszy Myśli ukryte. Zatem jak o tych wierszach będzie opowiadał, przekonają się Państwo już za kilkanaście minut. To będzie gość mój i Państwa w tej godzinie programu nie jedyny. Jest też, jak pisze o sobie, DJ-em i twórcą muzyki elektronicznej. Rocznik 1987. Ich troje, proszę Państwa, o tej porze w programie Radia Katowice. No z niektórymi piosenkami jest tak, a ta do nich na pewno należy, że jak się ich dawno i długo nie słuchało, to się tym bardziej podobają. A drugi gość, którego zaprosiłam dziś do przedpołudniowego naszego programu i też pojawi się niebawem w studio, to Marek Makaron Motyka, bluesman, bytomianin, miłośnik Śląska. Przypomnę, że występował na największych festiwalach bluesowych. Fani bluesa wiedzą, że Rawa Blues Festival w Katowickim Spodku to jest między innymi ten właśnie festiwal i tam Marka Makarona Motyki słuchano. U nas w programie też już pojawił się ten śpiewający pięknie bluesa człowiek i kochający śląskogodka. Pojawił się i wtedy mówił o swoim śpiewaniu, o swoich piosenkach, o płycie, o sobie tak. Ten utwór mnie złapał za serce, jak ja wziął i odczytał tak. Bo rok czasu nie ukrywam, rok czasu to trwało. Przeglądał ja te pieśni, przeglądał i które mają jakąś wartość do przekazania, taką obyczajową. I tutaj w tej pieśni mnie ujęło to, że ona pokazuje, co jest ważne dla górnika. I ta ostatnia zwrotka mnie ujęła, nie? Że te wszystkie rzeczy, helmisko, łata, kilo, pyrlik, żelazko, to wszystko jest bardzo ważne do niego. Ale najważniejszy jest człowiek, nie? Że tu na Śląsku liczy się przede wszystkim człowiek przy takich ciężkich zawodach jak górnictwo, hutnictwo. Jeden na drugiego musi liczyć, musi być przyjacielem. Nie? To, że pan pracował na dole i to doświadczenie zostało gdzieś tam głęboko w sercu, to też jest ważne chyba dla myślenia o tej pracy. Ja z dołu raczej wyniósł ten wizerunek takiej ciężkiej kopalni. Ja był niedoświadczony młody człowiek, ja nie rozumiał pewnych wartości. Teraz, jak już jest starszy, już nie robię na dole. Ja widzę po prostu, czemu ci górnicy byli tacy, a nie inni. Ja był młody, ja chciał gadać, a oni cicho być. Wyjadymy, będziemy gadać. Mówię, kurde, obrazili się na mnie. A tam się nie gada o głupotach, tam się ciężko robi i myśli, żeby jak najszybciej wyjechać i być zdrowym i wrócić do domu spokojnie na obiad. Panie Marku, to żeby my teraz nie poszli za daleko w ten temat, bo przecież te słowa czekają, a mnie bardzo ujęło to, co kiedyś przeczytałam o panu, że spędził pan długie godziny w bibliotece nad zbiorami Adolfa Dygacza, nad opublikowanymi przez niego pieśniami. Przypomnę, że profesor Adolf Dygacz opublikował ponad 2000 dawnych śląskich pieśni, a pani Janina Dygaczowa kiedyś w tym programie powiedziała, że około 10 000 zebranych tych pieśni jest. No. I tak sobie myślałam o panu, który siedzi nad tymi książkami. Trzy nawet tutaj dzisiaj są w studio. Śląskie pieśni ludowe z Wybór źródeł Adolf Dygacz. Śląskie pieśni ludowe ze zbiorów rękopiśmiennych Stanisława Walisa. Wiem, że Stanisław Walis korzystał też z tych zbiorów, z tych rękopisów. I tutaj pieśni katowickie, tu też jest wybór źródeł, bo w domu mam pieśń katowicką. A teraz te słowa. Panie Marku, jakie pan przygotował na to nasze spotkanie? Łata. Słowo łata. To jest górnicze słowo, to jest też z kopalni. Był to strój górnika. Ja się zastanawiałem, dlaczego łata? Dlaczego ten strój się nazywa łata? I potem sobie tam w kopalni Guido mi tłumaczyli, że ten górnik po pochylni zjeżdżał na dół. I zjeżdżał na takiej bydlęcej skórze. To była taka klapa, gwarki mieli taką klapę z tyłu i on sobie tą klapę między nogi zaciągał i zjeżdżał sobie na życie na dół. Po 20 metrów, po 30 i belki były i zaś był zakręt, żeby tych nóg nie połamał.
bo ten węgiel się kładzie u kosem, nie było szoli, żeby na dół zjechać, tylko musiał tak na życie se zjeżdżać, no. Musiał niejedne portki potargać przyszybą, na pewno łata z materiału. Jedna łata się potargała, druga się potargała. To zrobił sobie tako z gruby skóry i ta nazwa na pewno została tego, tej klapy z tyłu, została łata, nie? Tak rozmawialiśmy z Markiem Makaronem Motyką kiedyś w Śląskiej Środzie przy okazji naszych rozmów pod hasłem Śląsko-Gotka dla każdego. Nie zapominam o nich oczywiście i od czasu do czasu je Państwu w tych programach proponuję, ale my dziś będziemy rozmawiać o wierszach gwarowych i o muzyce, w której wyraża się miłość do Śląska, z Karolem Gwoździem i Markiem Makaronem Motyką po godzinie 9:30. A teraz sięgamy do klasyki śląskiej piosenki. Pozłacany warkocz, znają to Państwo doskonale, ten utwór też. Wracamy z roboty do domu ciepłego. Czekajcie, dziewczyny, czekajcie, kobiety. Na, 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 na. Karol Gwóźdź. Witam serdecznie. I Marek Makaron Motyka. Ja pozdrawiam. Marka Makarona Państwo już znają, bo bluesów markowych słuchaliśmy już w tym programie. Natomiast wierszy Karola Gwoździa jeszcze nie mieliśmy przyjemności słyszeć, aczkolwiek w Ligoniowym Radiu miał Pan swój debiut na antenie Radia Katowice jako poeta, ale też muzyk. Zgadza się, bo i muzyka była, i wiersze czytane były także. Karol Gwóźdź jest bardziej, proszę Państwa, znany w Irlandii niż w Polsce, niestety. Moja płyta ambientowo została wydana przez irlandzką wytwórnię, dzięki czemu dystrybucja obejmuje całą Europę i inne kraje, Ameryka Południowo, Północno, a także nawet i Chiny. Niestety akurat w Polsce dystrybucji nie ma, także... No ale wierzymy i wiemy, że będzie kiedyś i głośno w Polsce. Natomiast powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, na pewno tacy są, co to ten ambient takiego? Ambient. Ambient to jest muzyka, że tak powiem w skrócie, muzyka relaksacyjna elektroniczna. To jest tak, jak to kiedyś powiedział Erik Satie, niejako mebel dodatkowy w mieszkaniu, w pomieszczeniu, w którym przebywamy. On ma tak nam umilać czas, nie deprymując nas, a jednocześnie mając wpływ na nasze samo dobre poczucie. Czyli taka muzyka, która po prostu towarzyszy. Dokładnie i spełnia tą rolę uspokajającą. Ale w niej się nie da wyrazić tego, co dla Pana jest niezwykle ważne, śląskości, bo Karol Gwóźdź przyznaje się do śląskości bardzo głośno. Siemianowice Śląskie to jest Pana miejsce na ziemi, a Śląsk bardzo głęboko w sercu Pan chowa. Jest bardzo głęboko w sercu, co jest uwidocznione też w wierszach, ale też w muzyce, bo się nie zgadza poniekąd, ponieważ w muzyce każdego artysty słychać, to co ma w sercu, każdy artysta wyraża muzyką. To, co czuję w sercu, w duszy. Jeżeli ja odczuję Śląsk w sercu, to on też jest słyszalny poniekąd w muzyce. Panie Karolu, wierzę Panu na słowo, bo jednak więcej tego Śląska i śląskości słyszę u Marka Makarona. Płyta Bez owijania w bawełnę to solowa płyta Marka Makarona Motyki, a wcześniej Makaron po śląsku, Marek Makaron Trio. To jest Wasza pierwsza płyta. I tam właśnie słyszę u Marka w bluesie dużo tego Śląska. Tak jak Karol Godow, muzyka duszy. Muzyka to jest... Muzyka duszy po prostu. Przedstawiamy muzykę za pomocą ducha, w który w nas siedzi. Dobieramy do słów emocje, które wyrażamy za pomocą tekstu. Mogę powiedzieć, że tak jak my, na przykład, nie wiem, literaci piszą i słowem pokazują swoja dusza, tak muzycy, także i ja, wyrażamy poprzez swoje utwory to, co czuję w sercu. Ja. Zgadzasz się? Ja. No i właśnie, dokładnie. O to chodzi. Proszę Państwa, Marek Makaron Motyka i Karol Gwóźdź poznali się dzisiaj w tym programie. Panowie wcześniej o sobie tylko słyszeli. Dziś jest okazja, aby wreszcie się poznali i porozmawiali też między sobą o tym, co robią. Marek przeczyta wiersz, jeśli mogę prosić. Ja, ale Karola... zanim przeczytam wiersz, to już Karolowi teraz zgodę, że na pewno jeden albo dwa teksty na następną płytę, którą wydam solowo, na pewno se węzna, bo są to teksty pisane taką gwarą, którą była cała poezja śląsko przez 300-400 lat pisano i on tak gwaro kultywuje. To nie jest taki język potoczny, jak my mamy. To jest tak, jak ja by czytał pieśni Adolfa Dygacza albo Łukasza Walisa zbierane. Te końcówki, te U z kropką, te J przedłużone, te szy, toż. To jest niesamowite, że ktoś jeszcze tak mu tak gwara we krwi, ale tutaj Siemianowice, no to jest...
to jest autogeni, no to jest Radzionków, Siemianowice, tam bardzo dużo tego staropolskiego, tego śląskiego dokładnie języka się zmienia. I ten pan po prostu to robi. No, no to proszę, fragment. Anioł. Ja znam ten land, złote blumy są, dyngaj żraźno, dusza pokój mo, toż pójdź za mną, lotać po słońcu, skryć się za światem bez uwijania. Aż mnie troszeczkę zatkało, szczerze powiedziawszy. Ale jest gadła, ja? Nie, jest teraz... Aż nie wiem, co powiedzieć, bardzo mi miło. Ten to był wiersz duszy, to z pierwszego pana tomiku. Zgadza się, Myśli ukryte, wydane w 2010 roku. I no powiem, że to był najkrótszy wiersz, bo sam są 8 wersów tomo, a tu wiersze mają po... Trzeba je bardzo powoli czytać, bo się, no, trzeba się skupić, fest. Przede wszystkim poezja się powinno czytać spokojnie, z taką właśnie nutką nostalgii i refleksji, bo no po to jest właśnie poezja. I o tych wierszach, i o pisaniu, o zapisie porozmawiamy za chwilę, bo proponuję teraz dla równowagi, żebyśmy posłuchali bluesa Marka Makarona Motyki. Mataczka to jest tratwa w języku śląskim. A mataczorek to jest ten... No to co się tam... Nie wiedzieliśmy, co to jest ta... O miłości jest, o dziewczynie, którą zostawię, nie? Bo jesteśmy już na antenie. A już jesteśmy na antenie. Jak się to panu podobało, panie Karol? No okej, na mojej o mataczce, no utwór wyśmienity moim zdaniem. Powiem, no tak, to jest 6 utwór, kiedy napisany jest tytuł całkowicie po śląsku. I pierwszy, ja, i pierwszy też, bo tam z chórkami w pierwszym utworze jest Magda Hajda. Ja, ale ja mam pytanie, czemu, jeżeli tytuły są wszystkie po śląsku, czemu tytuł całej płyty jest bez owijania w bawełnę? Tu chodziło o te bez owijania w bawełnę, że płyta nie przechodziła rocznego czyszczenia, poprawek, nakładek, tylko jest taka... Ale jak godosz po śląsku, to też godosz, można powiedzieć spontanicznie, bez poprawek, więc jak godosz, to godosz po śląsku, więc byś powiedział na przykład bawełna. Ja te pytanie zadam temu grafikowi, co robił ta płyta. Nie pomyślał nad tym. Przy trzeciej płycie, a takowa już powstaje, będzie pan zwracał na to większą uwagę. Ale ja bym chciała powiedzieć też państwu, że w
tej części naszej rozmowy słychać ambient. Słychać ten ambient. To właśnie jest ta muzyka. Ale teraz ma być o zapisie tej Gotki. Karol Gwóźdź bardzo... Nie chcę używać słowa ortodoksyjnie, bo ono jest mocno naznaczone emocją, ale pan bardzo, bym powiedziała, stanowczo broni tego, aby zachowywać dawny śląski język. Niektórzy mówią, żeby jeszcze nie wprowadzać tego słowa, więc ja powiem dawnośląsko-gotka. Panu bardzo na tym zależy. To, co mnie zdumiewa od początku, odkąd o tym wiem i czytam pana teksty, to młody człowiek, którym pan przecież jest, bardzo do tej myśli przywiązany i bardzo konsekwentnie pan ją realizuje. Dlaczego? Przede wszystkim powiem tak, dla mnie każda forma komunikacji werbalnej jest już językiem mniej lub bardziej rozwiniętym. Językoznawcy by się tutaj z panem do końca nie zgodzili. No to jest moja akurat prywatna opinia. Tyle setek lat kultura była przekazywana w takiej formie i te słowa były takie, a nie inne. I to jest język. Ja się tutaj zgadzam. No, język. Chociażby mówiony, nie pisany, ale to zawsze był język. Co do tego trzymania się tych standardów, tego pisania, ja po prostu jest zdania, że jeżeli mamy coś zachować, to niech to jest zachowane w pełni. Nie chcę, że tak powiem, wydawać jakichś swoich tekstów tak zwaną masztalszczyzną, czy jakimś takim mieszanym językiem. I no chcę, żeby to było właśnie w pełni śląskie. Jeżeli jest jakieś stare śląskie słowo, które jest nie za bardzo zrozumiałe, zapomniane, no to ja właśnie takie słowa chcę zachować, żeby na przykład przyszłe pokolenia miały świadomość, że ten śląski język to nie jest jakiś tam pora słówek śląskich, a reszta to jest takie wymieszane, tak ociapleta. Ale ma pan narzędzia do tego zapisu? To znaczy używam alfabetu doktora Feliksa Steuera. Ten zapis powstał w okresie międzywojennym i to jest ten taki charakterystyczny zapis z tym charakterystycznym U z kropką. Ja jest pewnie, jakby Stanisław Waliz miał ten zapis, to by zapisywał te pieśni w takiej formie. Ale Stanisław Ligoń sobie poradził również z zapisem śląskiej Gotki, używając polskich znaków. Mówimy o ligoniowym zapisie. Ja, on pisał, ale wykorzystując polski alfabet. Ja zaś staram się wykorzystywać ten sztajerowski, sztajerowską ortografia, bo właśnie uważam, że te U z kropką, na przykład tak jak mi teraz właśnie pokazujesz po nbuczku, to fajnie jest właśnie zapisany ten wydźwięk w tej naszej Gotce, po nbuczku, no. Po nbuczku, ja akurat wtedy... Bo się nie da tego inaczej zapisać. Tu potrzebna, jest, nasza Gotka tu potrzebna jest litera, w której to by trzeba było zapisać, bo zwykłe U nie zastąpi tego U. Panie Karolu, ja odnoszę wrażenie, że pan tak to czuje, dlatego że pan jest poetą. Pan inaczej czuje słowo, inaczej czuje jakby tą warstwę emocjonalną słowa niż przeciętny, powiedziała odbiorca. Tak jak się tu fajne słowo jest jeszcze niezmienny. To nie jest niezmienny, tylko ni z kreseczką i y. Niezmienny. To nie jest takie twarde. Długo moglibyśmy to próbować opisywać. W radiu to jest tym trudniejsze, ale możemy opierać się na dźwięku. Rzeczywiście czas nas dyscyplinuje. Ale chciałabym jeszcze zapytać, czemu nie ma w tym tomiku słownika? Ja powiem tak, jeżeli są wydawane tomiki innych poetów polskich, one nie mają słownika. Proszę, żeby mnie nie odbierać jako jakiegoś przepełnionego antagonizmami człowieka, ale chcę, żeby to był właśnie taki produkt śląski. Jeżeli ktoś na przykład dostanie tomik, nie zrozumie jakiegoś słowa, zaglądnie na przykład, nie wiem, gdzieś tam do słownika, ten cały proces pozwoli mu utrwalić te słówko i dzięki temu na przykład zowdy czy dycki, te archaiczne słowa, te dycki czy zowdy. A wiesz, co ja wam jeszcze powiem? Bierzemy ta książka Myśli ukryte, Karol Gwóźdź, i czytamy se ta poezja i ktoś może się zastanowić, a jaki to jest język? Śląski. I wtedy zacznie się zagłębiać, śląski język. Jaki to jest język. Nie ma tłumaczenia od razu, tylko czy to coś tam nie coś rozumie, nie? To jest właśnie fajne. A mnie się podoba to, że pan Karol Gwóźdź traktuje zadaniowo czytanie swoich wierszy, bo rzeczywiście, jeśli ktoś, komu się spodoba tekst, jeden, ten czy inny, no musi sięgnąć do innych źródeł, do słowników innych, a jest ich niemało, żeby rozszyfrować niektóre dzięki słowa. Dzięki temu też te słowa się utrwalą i być może wejdą w jakieś tam codzienną konwersację. No dobrze, na koniec, bo rzeczywiście o tym czasie trzeba pamiętać. Muszę was zapytać o to, co w przyszłości. Marek Makaron już za kilka godzin pojawi się na Blustracjach, które się właśnie dziś rozpoczynają. A tak, o 12 godzinie jest konferencja Blusa, bo to są Blustracje, 15 festiwal jubileusz w Chorzowie organizują i to jest najdłuższy festiwal w Polsce, odbywa się w paru miastach tutaj na Śląsku. Odbywa się konferencja poświęcona Blusowi,
A o godzinie 17 zespół Hoodoo Band na ulicy Mariackiej, a ja występuję o godzinie 19 w klubie Katofonia na Mariackiej. Wszystkich Państwa tam zapraszamy. Na koncert. 26 maj, jazzowy festiwal w Zabrzu, 18 edycja. I no, upomniał się, zdaje się, o pana Owsiak. Jurek Owsiak zadzwonił i zaprosił mnie na scenę folkową, żebym zagrał po śląsku. Mówimy oczywiście o... Szeroki przystanek Woodstock, tak. Szeroka publiczność, że dla mnie to jest niesamowite wyróżnienie i no i trochę tego śląskiego bluesa pośpiewamy poza granicami Bytomia. Ale czy kogoś to dziwi? Ja też Państwa serdecznie polecam słuchać Marka Motyki, ponieważ jest czego słuchać. Dziś wieczorem koniecznie. Ja. Dzisiaj przyjdźcie, będzie wesoło. Mam tam parę nowych pieśni. Zachęcamy. A co planuje Karol Gwóźdź? No przede wszystkim też się skupiam na literaturze, na pisaniu. Oprócz poezji powstaje krok po kroczku, małymi kroczkami powstaje także proza. A jeśli chodzi o muzykę, no to też pracuję nad nowym albumem. Zobaczymy, jakie będą efekty w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję. Z przyjemnością tego słucham, bo to tylko znaczy, że spotkamy się jeszcze w tym studio nieraz. Karol Gwóźdź i Marek Makaron Motyka. Dziękujemy serdecznie. No wcale się nie dziwię, że ta muzyka podoba się słuchaczom w Irlandii na przykład. Goście już sobie poszli. Proszę Państwa, polecam gorąco Myśli ukryte, tomik wierszy Karola Gwoździa. Ten utwór nosi tytuł Tamte czasy, ambient. Tak nazywa się ten elektroniczny gatunek muzyczny, który uprawia Karol Gwóźdź. No i oczywiście polecam bluesy Marka Makarona Motyki. Stylowy zawrót głowy.